Hej kochani, z tej strony Jacuś, a w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Genshin'a i dzisiaj pokażę wam, jak na szybko, na początku, zarobić w Genshin'ie w ciągu jednego dnia nawet 600 tysięcy mowy. Jesteście ciekawi? To zapraszam. Pierwsze, od czego zaczniemy, będzie sobie spojrzenie na mapkę. Aby na nią wejść, możemy naszym kursorem myszy kliknąć w lewy górny róg, albo nacisnąć M, a następnie widzimy na naszej mapce takie dwa typy banieczek, tak zwanych blossomów. Blossom niebieskie, czyli blossomy rewelacji, oraz blossomy żółte, blossomy elfu. Nas dzisiaj będą interesować właśnie te drugie. Pierwsze z kolei będą was interesować wtedy, kiedy będziecie chcieli levelować swoje postaci na wyższe levele. Ale dzisiaj zajmijmy się tymi drugimi. Jak dobrze widzimy, kochani, tak wygląda nasz Blossom. Tutaj mamy, kochani, informację, że nagroda za niego będzie nas kosztować 20 Original Resign. Original Resigny mamy tutaj, są to nasze księżyce. Mamy takich punktów na jeden dzień aż 200. Jak dobrze widzicie, w danym czasie one się regenerują. Co nie znaczy, że nie możemy sobie ich dodać za pomocą naszych primogemów, które służą nam zazwyczaj do kupowania fejtów na wishowanie. Jeden Fragile Resin, który daje nam aż 60 Original Resign. Akurat ja tutaj mam 24 w ekwipunku, więc możemy sobie wykorzystać jeden. I jak widzicie, za jeden przybyło nam aż 60 Original Resignów. I możemy w taki sposób takich oto blossomów zrobić sobie 3. Wy będziecie mogli zrobić 10, a z jednego macie 60 tysięcy, więc policzcie sobie. 60 tysięcy razy 10 macie 600 tysięcy. A teraz jak, kochani, przejść taki blossom? Jest to bardzo proste, jak dobrze widzicie, pojawiają nam się potworki, które musimy pokonać za naszą wypłatę. W tym wypadku mamy tutaj żywioł ziemski, więc czym możemy go pokonać? Żołnierzem załadujemy sobie tarczę, a przy okazji zbijemy też im, a następnie możemy za pomocą połączenia żywiołu wody plus elektro na szybciutko, bez tarczy ich porobić. Nie dajcie się slime'om za daleko oddalić, ponieważ szybko regenerują swoje tarcze. Tutaj, kochani, tak samo możemy wykorzystać finalny atak Jungliego, następnie finalny atak Kutao i voila, wszyscy szybko znikają. Oczywiście u was będzie to wyglądało na początku gry, jeżeli jesteście o wiele dłużej. I klikamy sobie teraz tutaj Touch the Leyline Blossom. Na 20 Original Resignów odbieramy sobie nagrodę w postaci 100 Adventure Ranka, 60 tysięcy mory oraz jeszcze Companion Exp 20. Kolejny, jak to wygląda? Po drodze oczywiście możecie... I no, mory nie zabiło akurat. Także to jest, kochani, pierwszy sposób, czyli tak zwane blossomy. Drugim sposobem jest robienie za też Original Resigny, domenek, pokonywanie bossów, za których także dostajemy morę. Oczywiście nie w wypadku każdego bossu jest pokazane, ile tej mory dostaniemy. Oznacza wtedy to, że jest to, kochani, losowe. W przypadku domenek, jak dobrze widzicie, tu już jest opisane, za jaki poziom ile dostaniemy mory. Aczkolwiek w domenkach akurat tych głównie chodzi o itemy do levelowania danych broni naszych postaci. Kolejnym sposobem, kochani, który powinien być jako drugi na liście, tepniemy się do Mondstadu przykładowo i jest tu, kochani, na mapce taka ikonka właśnie jak koordynator najcofowania z naszym wypadku Mondstadu akurat. I tutaj właśnie, kochani, możemy prosić o requesty, za które mamy bounty. Za takie bounty mamy 30 tysięcy mory. Bounty takich możemy zrobić 3 w ciągu tygodnia, czyli mamy 90 tysięcy mory łącznie za zrobienie samych bounty plus za zrobienie requestów. Za zrobienie jednego requesta mamy 20 tysięcy mory, czyli 3 razy 20 mamy 60 tysięcy mory. Czyli w sumie na tym, kochani, możemy zdobyć 150 tysięcy mory tygodniowo. Więc odstępy czasowe bardzo długie. Oczywiście, kochani, kolejnym sposobem jest robienie commission questu. U Kateryny odbieranie nagrody za to. Oczywiście dzisiaj już wykonaliśmy, więc znajdziemy.
ale jeszcze mamy opcję Dispatch Character on Expedition. Możemy wysyłać nasze postacie na spedycję, gdzie przykładowo, jak dobrze widzimy, eksplorują w poszukiwaniu mory. I za taką eksplorację dostajemy 625 mory z każdego danego naszego lądu. Dlatego trzeba jeszcze wspomnieć, że za każdy ląd możecie mieć akurat takie postacie, za które będziecie jeszcze dostawać w jakiś sposób bonusy. Za jedną krainę mamy 625 mory, 625 razy 1, 2, 3, 4, 5. Z samego tego mamy w taki sposób 3125 mory za to. Kolejnym, kochani, ciekawą jest robienie eventu. Take a walk with Paimon. Tutaj akurat. Wchodzimy sobie w nasze menu z questami, czy to tabem, czy to altem. I patrzymy, z czego najwięcej możemy zarobić, z jakiego questu. Z tego 10 tysięcy, z tego 20 tysięcy, jeszcze kartki do levelowania dla naszych postaci, z tego aż 40 tysięcy, swoją drogą Adventure Rack Ascension już powinien zrobić, oraz tych głównych, z których zazwyczaj jest najwięcej, czyli z aktów, z chapterów oraz z aktów. Z tego mamy aż 41 tysięcy mory do zarobienia, z tego 22 tysiące, a z tego znów 44 tysiące. Także tak jak dobrze widzicie. Dlatego jeszcze Adventure Rank Expo, jeżeli komuś zależy na poziomie waszego Adventure Ranka. Oczywiście ja powinienem zrobić już dawno Ascenda. Także kochani, w wielkim skrócie. Archon Quest, Story Quest, Commission Quest oraz World Quest. Kolejna rzecz, kochani, na naszej mapie, na czym możemy zarobić, to Spiral Abyss, czyli robienie danych stage z danymi bossami. Tutaj, kochani, jak dobrze widzicie, też można zarobić nieźle. Przykładowo za przejście tutaj stage'a z 3 gwiazdkami mamy aż 15 tysięcy, z 6 gwiazdkami 20 tysięcy, aż z 9 gwiazdkami 25 tysięcy. Pokażę wam, kochani, jak to przykładowo wygląda. Spróbujmy sobie zrobić Chamber 1, Ruin Guard, damy radę z nimi sobie. I na start wybieramy sobie charakter Elemental Mastery 80, Ups, Confirm na przykład. I dobra. Ups. Teraz mamy drugą stronę. Oczywiście, kochani, to jeżeli macie odblokowane, robicie. Kochani, jak najszybciej. Wasze finalne ataki używacie, jak widzicie. Ups, użyć to jak najszybciej. I w taki sposób udało nam się zmieścić we wszystkich trzech gwiazdkach. Mamy 20 tysięcy mory. Możemy opuścić albo zostać na kolejny chamber i dalej zarabiać. Jak na razie opuśćmy. I na dzisiaj, kochani, to na tyle. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Piszcie w komentarzach, czy byście chcieli więcej takich poranników z Genshin'a, bo jestem tutaj od bardzo długiego czasu, jak dobrze widzicie. Na koniec pokażę wam jeszcze na szybciutko postacie, jakie mam, na jakich modelach. A jeśli w międzyczasie widzieliście, mam Hutao, mam Mone, mam Raiden, mam Yamiko oraz mam siebie, czyli Travelera, główną postać, tak. Tutaj możecie mieć Travelera lub też i Travelerkę, zależnie jak wybraliście na początku. Także, kochani, ode mnie dzisiaj byłoby to na tyle. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Piszcie w komentarzach, bardzo chętnie je poczytam. Dla odmiany zwykle nagrywam poradniki. Dzisiaj odmiany poradnik z Genshin'a, bo dawno nie było nic z gry. Mam nadzieję, że się podobał i życzę wam, kochani, miłego dnia, wieczora lub nocy, zależnie od której porze mnie oglądacie. I trzymajcie się, kochani, hej! We'll be right back.
We'll be right back.